Bez rozbicia dzielnicowego Alternatywne losy Polski Katedra w Łocku. Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich o bogatej historii Polski i regionu o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam. Marcin. Historia alternatywna to gatunek literacki, zazwyczaj klasyfikowany jako część fantastyki. Gdzie akcja rozgrywa się w świecie, w którym bieg wydarzeń historycznych różni się od tego, co zaszło w rzeczywistości. W tym kontekście historia alternatywna stawia nam pytanie: co by było, gdyby? Charakterystyczną cechą tego gatunku jest istnienie tak zwanego punktu rozbieżności, po angielsku point of divergence momentu, w którym historia prawdziwa i fikcyjna się rozchodzą. W naszym przypadku punktem rozbieżności będzie rozbicie dzielnicowe Polski, i o tym dziś opowiemy wspólnie z Arkiem Chaplą. Jest rok 1572. Pogrążone w wojnie z Królestwem Moskiewskim Królestwo Litwy prosi Polskę o pomoc w działaniach wojennych. Ówczesny władca Polski Siemowit II, ze starej piastowskiej dynastii, niechętny jest angażowaniu się w zewnętrzną wojnę, szanując 40 lat spokoju, jaki miała Polska w konfliktach ze Szwecją o dominację na Bałtyku. Polskie miasta portowe nigdy nie opływały w takie dostatki. Gdańsk, Szczecin, Kołobrzeg i Truso dominują nad Sztokholmem i Upsalą. Kwitnie handel rzekami Wisłą i Odrą, a litewskie zboże wysyłane jest statkami z Gdańska. Jednak wojna może przynieść załamanie tego handlu. Również konflikt z Królestwem Węgier zabliźnia się po 50 latach, kiedy młody węgierski król Ludwik III pojął za żonę córkę siemowita księżniczkę Annę. Aby doszło do ślubu, Anna musiała dokonać konwersji na katolicyzm, gdyż w Polsce religią panującą jest luteranizm od blisko 40 lat. Polska stała się krajem luterańskim w tym samym czasie co Dania i Szwecja. Czy pomóc katolickiej Litwie? To pytanie nurtuje dziś polskiego króla, dlatego wysyła poselstwo do swojego lennika siostrzeńca Albrechta II Hohenzollerna, księcia Zjednoczonego Księstwa Bałtyckiego z pytaniem, czy wesprze Polskę w pomocy Litwie. Poselstwo także trafia tu do królewskiego zięcia Henryka. Zgody są warunkowe. Koalicja pomoże Litwie za cenę ustępstw terytorialnych. W Polsce mają przypaść dwa litewskie miasta Wilno i Lwów, Węgrzy zadowolą się niewielką górzystą częścią Bukowiny, a Księstwu Bałtyckiemu przypadnie żmudź. Litewski król Mendok III nie ma wyjścia. Zgadza się na pomoc, aby powstrzymać żywioł moskiewski. Hetman Jan Zamoyski przygotowuje oddziały Husarii, aby wysłać je do Tweru. Analogiczne formacje zbierają generałowie węgierscy. Hohenzollern szykuje piechotę. Siemowit otrzymuje również pomoc ze strony cesarstwa. Potęga Moskwy ma być ostatecznie złamana. Witam słuchaczy. Dziś jest ze mną Arek Czapla, aby na święta zaproponować słuchaczom trochę lżejszą opowieść. Witam cię, Arek. Cześć. Cześć, Marcin. Witam wszystkich słuchaczy. Ponieważ zbliżają się święta, potrzebujemy lżejszego tematu. A historia alternatywna może być sprawą lekką, łatwą i przyjemną, ale oczywiście może sprowokować niekończącą się dyskusję. W intro na wstępie podcastu słuchacze wysłuchali właśnie historii alternatywnej, która chyba najlepiej zadowoliłaby Węgrów, bo jak wiemy z historii w roku 1572, borykali się oni z żywiołem tureckim. Arek, kiedy po raz pierwszy spotkałeś się z historią alternatywną? Marcin, od nastolatka byłem fanem fantastyki i jestem nim też do dzisiaj. Przez pewien czas byłem aktywnym członkiem Śląskiego Klubu Fantastyki i mniej więcej wtedy trafiłem na rewelacyjną książkę Filipa Dicka Człowiek z Wysokiego Zamku, pokazującą alternatywną historię, w której Japonia i Trzecia Rzesza wygrywają Drugą wojnę światową, a USA jest podzielone między te kraje. A całkiem niedawno odkryłem fenomenalny lud Jacka Dukaja. Jakoś wcześniej tę książkę przeoczyłem. Ja chyba też zacząłem od Człowieka z Wysokiego Zamku. Jednak ten scenariusz jest zbyt namacalny jak na temat świąteczny, bo II wojna światowa to namacalny ból. Przejdźmy do historii trochę dalszej, czyli do średniowiecznej Polski. Nasza opowieść to piastowska historia. Co mogłoby się stać, gdyby Polska nie rozpadła się na dzielnicę po śmierci Krzywoustego? Historia ciekawa, bo mimo tego, że polski książę prowadził działający w teorii system polityczny, to rzeczywistość była jednak inna. Marcin, aby rozpocząć nasze rozważania, trzeba byłoby najpierw słuchaczom wyjaśnić, jaki teren zajmowała ówczesna Polska Bolesława Krzywołustego. Teren był to niemały, może trochę mniejszy niż za czasów Bolesława Chrobrego, ale z dużym potencjałem i w miarę jednolity narodowościowo, z czasu, kiedy kształtowała się społeczność pozaplemienna. Moim zdaniem, mieszkańców wczesnego księstwa. Mówią zbliżonym językiem. U schyłku życia krzywołustego kraj ma kształt zbliżony do dzisiejszej Polski. Nie obejmuje na przykład Prus wschodnich. Jak zwykle zachęcam do popatrzenia na mapy. Zacznijmy od Pomorza, bo Bolesław podbił Pomorze Wschodnie i schodował Pomorze Zachodnie. W naszych rękach znajduje się Śląsk, obejmujący tereny od Cieszyna aż po Lubusz, Wielkopolska, Małopolska i Mazowsze. Ten piękny państwowy twór zostaje podzielony testamentem Krzywołustego. Tak, w 1137 roku książę Bolesław Krzywołusty ustanowił testament, który zadedykował swoim czterem synom, licząc od najstarszego Bolesławowi, Władysławowi Bolesławowi Mieszkowi i Henrykowi. Dokument ten wprowadził zasady pryncypatu i senioratu. Starając się pogodzić ideę jedności państwa z dziedzicznymi uprawnieniami członków dynastii piastów, jednocześnie precyzyjnie regulując kolejność objęcia przez nich władzy zwierzchniej, celem testamentu było przede wszystkim otrzymanie jedności politycznej państwa oraz uniknięcie rozbicia kraju poprzez stworzenie jasnych zasad dziedziczenia władzy w Polsce. Warto podkreślić, że w momencie ustalania tych zasad. Bolesław Krzywousty nie zdawał sobie sprawy z istnienia piątego syna, Kazimierza, z drugą żoną Salomeą z Bergu. Trzeba jednak pamiętać, że ówczesne systemy feudalne były tak naprawdę zlepkiem oddzielnych tworów, zarządzanych przez lokalnego wataszkę, który podlegał kolejnemu, aż do księcia lub króla. Spinał je skomplikowany i delikatny system zależności rodzinnych i finansowych. Obrazowo podsumowując to, jak w gangach Nowego Jorku, lokalne kwartały miasta kontrolują małe bandy lokalnych gangsterów, które podlegają silniejszemu bosowi, a nad nimi jest boss bosów, przykładowy król jeżyna ze Szczecina, i niewielkie nieporozumienie może wywołać wojnę gangów na całego. I takie coś, w mojej opinii, wydarzyło się w naszej historii w XII wieku. My to ładnie nazywamy rozbiciem dzielnicowym. A tak naprawdę była to seria wojen domowych o sukcesję tronu Marcin, ale czy mogło wydarzyć się coś innego? Zapewne mogło, nie, nie neguję tego. W owym czasie powstawały organizmy tworzące później bardzo silne państwa. Aby snuć takie rozważania, co by było, gdyby, należy jednak dokonać krótkiej analizy naszego sąsiedztwa, bo geopolityka będzie zawsze czynnikiem kształtującym państwowość. Jak powiedział kiedyś klasyk, żyjemy wśród sąsiadów, prawie że z reguły nam przyjaznych. Graniczymy wtedy, idąc od północy, z plemieniami Związku Lucickiego, przez Pomorze Zachodnie oczywiście, dalej z państwami Świętego Cesarstwa Rzymskiego, czyli Marchią Brandenburską, Marchią Miśnieńską, Księstwem, chyba Księstwem Czech, i Królestwem Węgier od południa, dalej z Rusią Halicką i Włodzimierską od wschodu. A także znękającymi nas plemionami pruskimi. Arek, kto Twoim zdaniem był największym wtedy niebezpieczeństwem? Jak zwykle można by powiedzieć: Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Tak już się utarło w naszej mitologii historycznej, że Niemcy zawsze byli naszym wrogiem numer jeden. Ja mam osobiście odmienne zdania na ten temat, a zainteresowanych wytłumaczeniem odsyłam do eseju 1000 lat polskiej Polsko-Niemieckiej, autorstwo mojego ulubionego historyka Polski, czyli Normana Davisa, które zostało opublikowany w zbiorze Europa Między Wschodem a Zachodem. Natomiast konflikty cesarstwa z plemionami polskimi istniały i sięgały czasów jeszcze sprzed Mieszka I. Obszar między Odrą a Łabą. Był wtedy terenem zaciętej rywalizacji germańsko-słowiańskiej. Później cesarstwo podejmowało wyprawy na teren polski, którego chyba najbardziej znanym przykładem jest wyprawa Henryka V w 1109 roku i oblężenie Głogowa. Czy późniejsza próba ingerencji w sukcesję na tronie polskim, którą podjął w 1146 roku cesarz Konrad II, próbując zainstalować na tronie polskim jednego z bohaterów naszego dzisiejszego podcastu, czyli Władysława II, zwanego później Wygnańcem. No, niekoniecznie Arek, bo cesarstwo boryka się z własnymi problemami, takimi jak na przykład, i tutaj patrzymy z naszego podwórka, zagrożenie od strony Słowian Połapskich, czyli cały czas potężnego państwa obodrytów. Odsyłam do podcastu o Niklocie. Zagrożenie też jest ze strony Danii, niebezpiecznych wieletów, a także nacisków papieża do wystawienia jak największej armii celem wsparcia krucjat do Ziemi Świętej. A Czechy w naszej powszechnej takiej szkolnej mitologii polskiej, przepraszam, poprawię się, historii polskiej, takiej ze szkół, generalnie ignorujemy w naszej percepcji południowych sąsiadów. Jest zachód, jest wschód i czasami północ. Południa nie ma. A przecież to od nich przyjęliśmy chrześcijaństwo i pierwszą chrześcijańską żonę mieszka. To Czech przybył święty Wojciech, chrześcijański patron polski. Zapominamy, że Wacław II, król Czech, a także książę Małopolski wtedy w 1300 roku został koronowany na króla Polski. Tak? Na króla Polski. Nie ma go w poczcie Matejki. Ja wiem, że niektórzy się zdziwią. Co do legalności tej akcji, to w Galimatiacie feudalnych zależności trudno to jednoznacznie ustalić, jak to było. No i to Czechy odegrały ogromną rolę w finałowej rozgrywce o tron krakowski pod koniec rozbicia, które było wojną domową co spowodowało przejście Śląska na orbitę Pragi i tutaj odsyłam słuchaczy do odcinka podcastu o wojnie 30-letniej na Górnym Śląsku, gdzie wyjaśniamy jak to było z tym Śląskiem. No i od 1003 roku Czechy były księstwem lennym cesarstwa. W 1017 roku wojska czeskie aktywnie wsparły wyprawę Henryka II, między innymi brały udział w oblężeniu Niemczy. Czechy stanowiły realne zagrożenie dla Śląska, zwłaszcza do, dla obszaru Kotliny Kłodzkiej, gdzie no regularnie podejmowali wypady zbrojne. Ja mam jeszcze trochę inne zdanie, Arek, bo w owym czasie największym niebezpieczeństwem dla Polski jest ona sama i to należy przezwyciężyć. Chcę odesłać do słuchaczy do mojego podcastu Bitwa nad Rzeką Mozgawą, gdzie opowiadam o starciu dwóch piastowskich armii w rywalizacji o tron krakowski. Gdyby te armie współpracowały, Polska byłaby gigantyczną potęgą. Jednak na państwie piastowskim ciążyła jeszcze słowiańska struktura wiecu. Jeżeli chcesz coś od kogoś, na przykład lojalność, musisz mu coś zaoferować, aby osiągnąć konsensus. Nasza tradycja nie była odosobniona, bo w państwach skandynawskich funkcjonowały na przykład tingi. Dość powiedzieć, że utrzymały się również w czasach chrześcijańskich. W przeciwieństwie do wiecu. Testament Krzywoustego początkowo stworzył coś na kształt konfederacji stronem krakowskim i dzielnicą senioralną. Jednak potem każdy chciał być seniorem i to było zagrożenie. Istniały drobne zagrożenia ze strony plemion pruskich czy Królestwa Węgier, ale tak naprawdę to my za Krzywoustego byliśmy mocarstwem, a nie oni. Cesarstwo miało problemy wewnętrzne, a Ruś przeżywała właśnie rozbicie dzielnicowe. Więc jak widzisz e, alternatywne scenariusze? Scenariusz typowo piastowski, czyli Władysław zaprasza swoich nastoletnich braci, pełnoletnich braci, mieszka i Bolesława truje ich i ma pełni władzy, młodszych Henryka i Kazimierza odsyła do klasztoru i co po kłopocie? Ten scenariusz brzmi okrutnie, ale jest bardzo realny, biorąc pod uwagę XII wiek. Jest w nim jeden mankament. Jeżeli Władysław II truje braci, to logiczne będzie, że Bolesław, syn Władysława, także usunie braci. Myślałem bardziej politycznie, choć wiecowa historia dynastii wymusza nadawanie czegoś wszystkim książętom urok Słowian. Ale jestem zdania, że albo wojną, albo nadaniem dałoby się ugłaskać ambicje braci, przynajmniej na jakiś czas. Więc istniała możliwość projektu politycznego. Funkcjonowały takie projekty, na przykład na linii Dania-Norwegia. Podobne procesy przechodziło większość średniowiecznych państw feudalnych. Najlepszym przykładem jest Imperium Karola Wielkiego. Cytując tutaj Normana Davisa z jego Bożego Igrzyska, wojna była naturalnym stanem średniowiecznych społeczeństw. Jedyną opcją, według mnie, dla Władysława II była jednak fizyczna eliminacja braci. No bo o demokracji jeszcze wtedy nie słyszeli. Jednak Władysław okazał się finalnie miękiszonem i potem prosił cesarza Konrada o pomoc. Nie zapomnij o żonie Władysława, Agnieszce Austriaczce, cesarskiej wnuczce. Mam dziwne wrażenie, że w tym małżeństwie to ona była głową i zrobiła kilka niezbyt dobrych politycznie ruchów. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że pierworodny syn Władysław, tak jak powiedziałeś, nazwany później Wygnańcem był synem Zbysławy Kijowskiej, natomiast jego czterej bracia dziećmi Salomei z Bergu, która była w otwartym konflikcie z kim? Z Agnieszką. Tak więc rozbicie dzielnicowe pokazywa. Tak więc rozbicie dzielnicowe początkuje rywalizacja dwóch silnych charakterem kobiet. Zatem idźmy tym tropem. Władysław w taki czy inny sposób eliminuje braciszków lub przekupuje ich na przykład hojnymi nadaniami ziem, chociaż wtedy hodowałby sobie rywali na własnej piersi. Raczej by ich zgładził. Zamiast rozbicia mamy centralizację władzy obejmującą mniej więcej dzisiejsze tereny Małopolski, Śląska, Wielkopolski, Pomorza Zachodniego i Mazowsza. Budujemy państwowość bardziej na zachód, niż to wydarzyło się potem. Śląsk nie wyszedłby z orbity polskich wpływów, co miałoby wpływ na historię Czech i może i później Habsburgów. No i Pomorze Zachodnie. Martin, co by było, gdyby Pomorze Zachodnie zostało utrzymane w obszarze wpływów polskich? Bylibyśmy bałtycką potęgą? Zamiast Drang am Osten mielibyśmy nacisk na Zachód, kto wie. Być może włączylibyśmy w nasze terytorium Wolin i Rugie, choć Wolin tracił już wtedy, podobnie jak inne emporia, na znaczeniu. Odsyłam słuchaczy do podcastu o Hedeby, duńskim emporium. Ale zamiast Wolina mamy inną wschodzącą gwiazdę, Szczecin. I kontrolujemy cały bieg Odry. Idealna sytuacja dla wczesnofeudalnego państwa. Może od tego czasu nigdy nie wstydzilibyśmy się morza, tak jak to miało miejsce za Jagiellonów czy w Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Rozwinęlibyśmy handel morski, który ówcześnie przy ograniczeniach terenowych, był w tej części podstawą budowania systemów gospodarczych. Kontrola ujścia Odry to element polskiej mocarstwowości. I zamiast Wikingów, to my byśmy ich napadali, grabili, gwałcili i palili. Fantastyczna perspektywa. To by zmieniło całkowicie układ sił w basenie Bałtyku. Tylko tutaj na pewno zderzylibyśmy się z cesarstwem, bo oni już tam wcześniej byli i napierali. Tak, oczywiście, przecież znamy historię, ale wspomniana już Agnieszka austriacka mogłaby być buforem i kartą negocjacyjną z cesarstwem. Naszym naturalnym sojusznikiem mogłaby być Dania, bo nie kolegowała się z Sasami, a także tłukła się ze związkiem lucickimi i obodrytami. Zresztą wiele razy Dania była naszym przyjacielem w historii, częściej niż Szwecja, w którą dzisiaj jest, jesteśmy tak wpatrzeni. Słowianie Zachodni Daliby nam wiedzę morską, taką jak na przykład budowa okrętów. Zupełnie inny układ sił, tak jak powiedziałeś, pojawiłby się wtedy na Bałtyku. Pomoże nie byłoby tylko łupiącym sąsiadów księstewkiem, aby zapewnić trybut cesarzowi czy któremuś z margrabiów. Ja nawet pokusiłbym się o tezę, że Polska przezwyciężająca rozbicie dzielnicowe wyewoluowałaby... Do późniejszego księstwa pomorskiego w skali makro, bogate miasta i dobrze funkcjonująca gospodarka. A Mazowsze, teoretycznie przyłączone do państwa Mieszka I, gdzieś w okolicach Sztupolski, było jednak nieco poza centrum wpływów nowego państwa. W trakcie rozbicia stało się samodzielnym księstwem i zostało. Inkorporowane do Korony Polskiej dopiero 24 grudnia 1526 roku, rok po chałdzie pruskim, tak, tak, to było dość późno. Mazowsze w czasach wczesnopiastowskich traktowane było jako zaplecze państwa. Zawsze biedne i trochę z boku. To tutaj przecież wybuchło powstanie przeciwko Mieszkowi II Lambertowi i zawiązało się tak zwane państwo Miecława. Nawiasem mówiąc, zakolejkowane do podcastu. Tak pozostało do wspomnianej przez ciebie inkorporacji po śmierci ostatnich piastów mazowieckich. Odsyłam słuchaczy do podcastu Jak piastowskie mazowsze stało się częścią Polski. Tam się staram to wyjaśnić. W naszym alternatywnym scenariuszu mogłoby być inaczej. Zarówno Władysław Herman, jak i Bolesław Krzywousty rezydowali w Płocku który w owym czasie pełnił rolę stolicy Polski, choć pojęcie stolicy w czasach wczesnopiastowskich jest dość rozmyte. O znaczeniu Płocka świadczą jednak jego romańsko-gotyckie ślady, więc uważam, że miał wielką szansę być stolicą Polski, choć bliskość bandyckich plemion pruskich mogłaby dla tej okolicy być niekomfortowa. Posiadanie przez Mazowsze miasta, które pełni funkcję Stolicy przyczyniłoby się do wzrostu znaczenia Mazowsza, także jego integralności w ramach państwa polskiego. Nadmienić należy, że stołeczność Krakowa jest skutkiem testamentu krzywoustego, bo Małopolska z Krakowem była tzw. dzielnicą senioralną, więc tron Krakowski był tronem najwyższego księcia. Bez dzielnicy senioralnej Kraków zapewne byłby miastem znaczącym, ale niekoniecznie stolicą. Jakie ty obstawiłbyś miasto na hipotetyczną stolicę tej Polski? Marcin, najpierw musimy wyjaśnić słuchaczom, jaki obszar zajmowała wtedy dzielnica senioralna nazywana Małopolską. To jest kluczowe do zrozumienia, dlaczego akurat to miała być dzielnica senioralna. Gdy my dziś mówimy Małopolska, to w wyobraźni widzimy południowy obszar Polski, na zachód od Górnego Śląska do granicy z Ukrainą. Nic bardziej mylnego. Dzielnica Małopolska Senioralna wtedy to był pas ziemi z południa na północ, mniej więcej wzdłuż linii łączącej Kraków, Gniezno i Gdańsk. Przecinał ówczesną Polskę w Poprzek i kto kontrolował dzielnicę senioralną, ten kontrolował Polskę. Problem według mnie w tym, że na stolicy tej dzielnicy wybrano Kraków. Był wtedy zdecydowanie największym i najbardziej rozwiniętym miastem dzielnicy, jeżeli nawet nie polski. Tu można by dyskutować, czy może jednak nie był to wtedy dzisiejszy Wrocław, tylko że wtedy praktycznie w Polsce nie istniała żadna sieć utwardzonych dróg, jak na przykład niegdyś w Cesarstwie Rzymskim. Więc trudno było kontrolować z Krakowa, Gdańsk czy Szczecin. Do tego Kraków był relatywnie blisko Czech i Moraw, czego skutków doświadczył kilkukrotnie w swojej historii. I ja bym obstawił Gniezno. Było w środku dzielnicy senioralnej, miało już pewną renomę i infrastrukturę, tak to nazwijmy, średniowiecznej stolicy, no bo było w końcu siedzibą arcybiskupstwa. Co prawda, w 1038 roku czeski książę Brzetysław zrujnował gniezno i dlatego Kazimierz Odnowiciel przeniósł stolicę do Krakowa. Przy okazji, to znowu ignorowane przez nas Czechy spowodowały, że nasza stolica przeniosła się wtedy z Gniezna do Krakowa. Co ciekawe, potem stolicę z Krakowa do Warszawy przeniósł król zaimportowany ze Szwecji, więc można by powiedzieć, że za każdym razem przenosiny stolicy wymuszali nam obcokrajowcy. Król z litewską krwią Jagielonów. Ciekawe, czy w ogóle pojawiłby się problem krzyżacki. Przecież pomysł zaproszenia zakonu wynikł ze słabości lub wręcz braku struktur państwowych, mogących odeprzeć napady plemion pruskich. Konrad Mazowiecki działał na własną rękę, bo niby z kim miał to konsultować. Myślę, że cały czas istniała szansa, istniałaby szansa na pojawienie się zakonów rycerskich na terenach dzisiejszej Łotwy i Estonii. Może także Litwy, jednak z plemionami pruskimi dalibyśmy sobie radę, bądź to metodą samego krzyża, bądź to metodą krzyża i miecza. W podcastach o Henryku Sandomierskim i Kazimierzu Sprawiedliwym poruszałem temat krucjaty na ziemię Prusów. Początkowo planem było tworzenie grodów granicznych, niosącą chrześcijaństwo metodą powiedzmy pokojowo-ekonomiczno. Warto nadmienić, że krucjaty północne w Prusach. Inflantach czy połabiu było alternatywą do nużących i wyczerpujących krucjat do Ziemi Świętej. Stąd przypuszczam, że mogliby się pojawić Krzyżacy jednak daleko od nas, więc kto wie, czy bitwa pod Grunwaldem nie odbyłaby się pod Kownem, a polscy rycerze nie byliby gośćmi zakonu. I jeszcze jedno. Konrad Mazowiecki, który był synem Kazimierza Sprawiedliwego, najmłodszego syna krywskrzywołustego. Na początku podcastu umieściliśmy w klasztorze, więc w naszej opowieści Konrad nie przeszedłby fazy plemnika. Marcin, nawiasem mówiąc, to sporo polskich rycerzy pod Grunwaldem było rzeczywiście gośćmi zakonu, ale to już jest inna historia. Natomiast gdyby nie było państwa zakonnego w Prusach, to nie doszłoby pewnie do bitwy pod Grunwaldem, a to jest nasz kolejny temat na historię alternatywną co by było, gdybyśmy przegrali pod Grunwaldem. Tak, ale to inna opowieść i ciekawa opowieść. Wtedy może nie kaleczyłbym tak niemieckich słów, kto wie. Arek, czy znana ci jest również teoria, że okres rozbicia dzielnicowego to okres największego wzrostu gospodarczego ziem polskich? Tak, są takie teorie. Autorzy przytaczają jako przykład święte cesarstwo narodu niemieckiego, które było de facto zlepkiem w dużym stopniu samodzielnych księstw, biskupstw itd. I tak gospodarcza konkurencja pomiędzy tymi państewkami generowała wzrost gospodarczy i sumarycznie siłę cesarstwa. Jest w tym dużo racji, natomiast diabeł tkwi zawsze jednak w szczegółach. Cesarstwo miało bowiem spajający je taki silny zwornik. To była instytucja cesarza z jego aparatem administracyjnym, czyli dworem, skomplikowanym systemem feudalnym, który łączył zależności rodzinne i lenne, dzięki którym dwór cesarski kontrolował politykę wewnętrzną Rzeszy, ściągał podatki i mógł finansować cesarskie wojsko. Ten system ewoluował przez wiele lat. krzebł mniej więcej od podziału państwa Karola Wielkiego. To nie był taki efekt, wiesz, stryk jednej woli umierającego władcy. To był efekt długiego procesu, a w Polsce Testamentu Krzywoustego tak zwany senior nie miał takich mocy jak niemiecki cesarz. Jednak skoro już mowa o gospodarce, to jak ją widzisz w naszej historii alternatywnej? Ja widzę przede wszystkim zdywersyfikowaną gospodarkę z zasobami Śląska, czyli srebrem, zasobami Małopolski, czyli solą. Mazowsze jako obszar zawsze zabezpieczający, czyli leśno-rolniczy. Widzę też silne porty, w których rozwija się handel. Widzę wykorzystanie Wisły i Odry i ich naturalnych warunków, bo tak jak powiedziałeś, nie było sieci dróg. Mam przeczucie, że nie rozpanoszyłaby się szlakta, bo jej swobodę i samowolę importowaliśmy przecież z Litwy, jak rozważał kiedyś Jasienica w Polsce Jagiellonów. A ty jak myślisz? Marcin, tak jak zauważyłeś słusznie, motorem wzrostu gospodarczego w tamtych czasach był handel, który w naszej części Europy opierał się głównie na drogach wodnych. Zatem dostęp do morza był najważniejszy. Zobacz, co było później. Byliśmy ogromnym producentem zboża, ale to Gdańsk był takim korkiem, był kluczem. Nasz konflikt z Zakonem Krzyżackim był w dużej mierze konfliktem o kontrolę nad dolnym biegiem Wisły i Gdańskiem. To samo było później z Prusami. Mając dostęp do wybrzeża Bałtyku od Szczecina do Gdańska rozwijalibyśmy handel ze Skandynawią i obszarem Morza Północnego i mielibyśmy tą przewagę nad krajami skandynawskimi, że my mielibyśmy silne, czy mieliśmy silne zaplecze rolnicze w głębi kraju, więc byłoby czym handlować. Marcin, ale my się uparliśmy, że władcą Polski w tym naszym scenariuszu byłby Władysław II, wygnaniec, nazwijmy go u nas Władysławem Ponurym. Ale czy koniecznie Władysław? Czy on był takim najbardziej utalentowanym z całego rodzeństwa? Prawda, tu masz rację. Władysław nie był najbardziej przewojowy. Ja jestem przekonany, że Mieszko III Stary miał więcej charyzmy. Na uwagę zasługuje upór Mieszka w powrotach na tron krakowski, a także jego wizja zjednoczonej i scentralizowanej Polski. To był jedyny z książąt, który chciał to wszystko trzymać w garści. Więc może to Mieszko powinien w jakiś sposób spacyfikować Władysława i Bolesława, aby uzyskać pełnię władzy? Dodatkowo, jego mariaż dynastyczny z Gryfitami mógłby trwale połączyć Polskę z Pomorzem. Problemem jego było to, że miał aż sześć synów. Ale, Arek, mija sto lat. Jakie Twoim zdaniem będzie sąsiedztwo Polski? Czyli mamy gdzieś około 1240 roku. Pytanie o tyle trudne, że nie możemy założyć, że historia naszych sąsiadów potoczyłaby się tak samo, jak ją znamy, gdyby u nas nie było rozbicia dzielnicowego. Na przykład silne Węgry w naszym intro. No tak, historia to jest system wzajemnych zależności. To jest tak, według mnie, permanentny efekt motyla. Wyobrażam sobie to tak, że na północ Mazowsza nie zainstalowaliby się Krzyżacy, bo sami byśmy sobie poradzili z plemenami pruskimi i w dużej mierze ich podbilibyśmy, a reszta płaci nam lenno. Litwa po rozgromieniu kilku wypadów na Mazowsze byłaby z nami w stanie napiętego rozejmu. Na wschodzie jesteśmy uwikłani w walki Rusi kijowskiej ze Złotomordą, na południu mamy Czechy i Węgry, z Czechami toczymy czasowe, lokalne, pograniczne konflikty o południe Śląska, a na zachodzie, i tu się naraże wielu słuchaczom, cesarstwo, którego jesteśmy sojusznikiem i lennikiem powiązanym rodzinnymi koneksjami. No, ciekawa konfiguracja, aczkolwiek w późniejszym czasie stawiałbym na jej zmianę. Wspomniałeś też o Złotej Ordzie. Co z Tatarami? Pewnie i tak by przeorali Polskę. Jedną z przyczyn porażek europejskiego rycerstwa w starciach z tatarami była całkowita nieznajomość ich taktyki walki i ich niezwykła jak na owe czasy mobilność. Po zwycięstwie nad wojskami ruskimi w bitwie nad Kałką w 1223 roku tatarzy parli dalej na zachód Europy, napotykając tylko słabe państewka, księstewka, jak w rozbitej dzielnicowo Polsce, i przytoczali się przez nie jak burza. Nie było po prostu nikogo, kto byłby na tyle silny, żeby ich zatrzymać. Zjednoczona Polska być może miałaby na tyle dużą siłę militarną, aby ich zatrzymać lub raczej spowolnić, także do momentu śmierci Kingi Hana. Nie dotarliby aż do Legnicy, bo oni się cofnęli nie dlatego, że dalej nie mogli pójść, czy że pod Legnicą ponieśli zbyt wysokie straty, tylko dlatego, że po prostu zmarczynki z Han. Więc zniszczenia byłyby mniejsze, a może byłyby takie same, trudno powiedzieć. Generalnie myślę, że brak rozbicia dzielnicowego mógł być szansą na powstanie silnego polskiego państwa wczesnośredniowiecznego, zorientowanego na północ. Na zachód i być może byśmy gdzieś troszeczkę bardziej w tym obszarze później funkcjonowali, bardziej w kierunku zachodniej Europy. Natomiast nie wierzę jednak, aby nas to uchroniło przed okresem jakichś wewnętrznych walk o tron w późniejszym okresie. Po prostu to była naturalna ewolucja większości ówczesnych średniowiecznych systemów feudalnych i w większości ówczesnych feudalnych tworów Europy takie sytuacje miały miejsce. Historia tej części Europy pewnie potoczyłaby się nieco inaczej? Nie wiem, czy to byłby tak naprawdę punkt zwrotny dla historii Polski, ale to są tylko nasze domniemania. Silna prozachodnia Polska, znacząca w Europie, szanująca miasta i stany nieszlacheckie, przyjaźniąca się, ale nie zwasalizowana przez cesarstwo to takie moje marzenie w przypadku Political Fiction. Często historia alternatywna graniczy z innymi gatunkami fantastyki, takimi jak utopia czy antyutopia. Mam nadzieję, że słuchaczom spodobały się nasze rozważania, a nawet jeśli się z nimi nie zgadzacie, to trudno. Była to przecież political fiction, ale w tej political fiction staraliśmy się przekazać rys polityczny całego regionu i historyczny. Czyli podsumowując, to jest moja konfiguracja tego nieistniejącego świata. Sąsiadujemy z silną Litwą, z którą niestety musimy się mierzyć, choć oddziela ona nas od czegoś na kształt późniejszej Rosji. Posiadamy zwarte i dobrze rozwinięte państwo. Flirtujemy z cesarstwem, jednak przy słabej, w porównaniu z Polską, marchi Brandenburskiej. Dokonaliśmy podboju, chrystianizacji i kolonizacji Prus. Nie potrzeba do tego zakonu krzyżackiego. Mamy dostęp do morza i połączenie z zachodnim światem przez grody nadmorskie. Funkcjonujemy w obrębie świata zachodniego, nie będąc mieszaniną wschodu i zachodu, jak po Unii Polski z Litwą. Dodasz coś? Wszystko brzmi zbyt bajkowo, aby to było prawdziwe. Arek, fajnie było pofantazjować, odnosząc się do realnej historii. Dziękuję tobie i słuchaczom, życząc wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Oby wreszcie to był rok bez wojen i niepewności. Dziękuję Marcin, dziękuję wszystkim słuchaczom za wysłuchanie kolejnego naszego odcinka i również życzę wam wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego, spokojnego i bardziej przewidywalnego i pewnego Nowego Roku. Do usłyszenia. Dzisiejsza historia alternatywna ma swoje miejsce nieoczywiste. Miejscem nieoczywistym będą katedra i zamek w Płocku, a stanowi to dowód na to, że Płock był stolicą. Płock, nazwany w IX wieku przez gala anonima, sedes regni principalis, czyli miejsce, gdzie rezydują władcy, to jedno z najstarszych i kluczowych w pewnym okresie miast w Polsce okres szczególnego znaczenia dla niego przypada na rządy Władysława I Hermana oraz jego synów Zbigniewa i Bolesława III tego. Wówczas Płock nie służył tylko jako główna rezydencja monarsza, ale także był miejscem fundacji budowli książęcych i kościelnych Katedra Łocka, stając się nekropolią władców wpisała się głęboko w historię regionu po podziale dzielnicowym wpisanym w testamencie Krzywoustego Łock otrzymał strategiczną pozycję jako stolica mazowsza księstwa dzielnicowego Miasto kontynuowało swoją rolę jako centrum polityczne i kulturalne pozostając również miejscem wiecznego spoczynku kolejnych książąt mazowieckich Płock założony pod koniec X wieku był siedzibą biskupstwa płockiego od 1075 roku. Wcześniejsza świątynia z IX wieku została zniszczona podczas najazdu Pomorzan w 1127 roku, kiedy to zwłoki Ary książęcej zostały także sprofanowane. W 1144 roku konsekrowano nową, monumentalną katedrę, wzniesioną przez biskupa Aleksandra z Malą. Początkowo była to trójnawowa bazylika. Budowlę wzniesiono ze starannie obrobionych granitowych ciosów, czyniąc ją największą sakralną budowlą w Polsce tamtego okresu. Z tych czasów pochodzą niezwykłe, spiżowe drzwi, które biskup zamówił w Magdeburgu kilka lat po wzniesieniu świątyni. Na 26 płytach, odlanych z brązu, artyści plastycznie przedstawili sceny z życia Jezusa i apostołów. Dodatkowo w osobnych panelach umieścili portrety biskupa Aleksandra, biskupa Magdeburskiego Piotra Wichmona oraz twórców drzwi. Całość udekorowana jest motywami roślinnymi. Niewiele kościołów w Europie mogło pozwolić sobie na tak kosztowne dzieło. Prawdopodobnie w kolejnym stuleciu, w trakcie jednego z najazdów, zdobyli je Litwini i oferowali księciu Nowogrodu Wielkiego na Rusi a obecnie drzwi te znajdują się w Soborze Świętej Zofii właśnie w Nowogrodzie w Rosji. Według innych historyków spiżowe drzwi miały być przekazane jako dar od duchowieństwa polskiego bądź książąt płockich dla Lingwena Olgierdowicza, brata Władysława II Jagiełły. Lingwen był w owym czasie księciem nowogrodzkim. W 1981 roku w Płockiej Katedrze zawieszono wierną kopię tych drzwi, wykonaną z brązu. Historia drzwi płockich jest naprawdę fascynująca, a kopię zobaczymy oczywiście w Płockiej Katedrze. W XIII wieku Katedra Płocka była wielokrotnie niszczona przez najazdy plemion z północy. Koniecznie było obniżenie wież w 1492 roku, przeniesienie dzwonów do podwyższonej baszty zamkowej. Oraz odbudowa katedry po pożarze w 1530 roku. Biskup Andrzej Trzycki podjął rekonstrukcję, wykorzystując romańskie kamienie i zatrudniając nadzorujących pracę włoskich architektów z Wawelu. W roku 1563 powstała trójnawowa bazylika w stylu renesansowym z kopułą. Następne wieki przyniosły zmiany. W mierze ozdobiono barokowymi hełmami w wieku XVII. A w XVIII wieku dodano klasycystyczny ortyk. Na początku wieku XX katedra przeszła gruntowną renowację, przywracając jej pierwotny renesansowy charakter. Zachowano cenne elementy z różnych epok, a niektóre przeniesiono do Nowego Muzeum Katedralnego. Ołtarze nagrobki i Epitrafia, w tym ołtarz Ukrzyżowania z 1600 roku i ołtarz Matki Bożej Mazowieckiej z 1634 roku, wciąż zdobią wnętrze świątyni, podczas gdy inne zabytki, jak romańskie głowice kostkowe, znajdują się obok wmurowane w ścianę. W Kaplicy Królewskiej, znajdującej się pod północną wieżą, nawiasem mówiąc jest to Kaplica Królewska, w której znajdują się groby książąt, Umieszczony jest sarkofag zawierający szczątki władców Polski, Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Natomiast w krypcie pod kaplicą spoczywają szczątki piętnastu książąt mazowieckich. Warto też wspomnieć, że Płock jest również miejscem pochówku drugiej żony Krzywoustego, Salomei z Bergu, matki Mieszka Trzeciego Starego, Bolesława Kędzierzawego, Henryka Sandomierskiego i Kazimierza Sprawiedliwego. Sarkowak ten stanowi niewątpliwie ozdobę kaplicy. Podczas II wojny światowej bomby uszkodziły tylko kaplicę św. Zygmunt'a, a katedra została przekształcona w magazyn, unikając większych zniszczeń. Z ponad 900 historią katedra stanowi najcenniejszy zabytek Płocka. Ale Płock to nie tylko katedra, to także zamek książęcy z XIV wieku, który w wieku XVI Został przekształcony w opactwo benedyktynów. W jego murach zobaczymy dwie gotyckie wieże. Wieża szlachecka pełniła kiedyś rolę więzienia dla szlachty. Drugą wieżą jest wieża zegarowa, która zachowuje fragmenty romańskiego palatium z XIII wieku u swojej podstawy. Obecnie w dawnych zabudowaniach opactwa znajduje się muzeum diecezjalne, które prezentuje najcenniejsze zabytki skarbca, o których wspomniałem wcześniej. W podcaście przedstawiliśmy scenariusz alternatywnej historii Polski, zakładając, że nie doszło do rozbicia dzielnicowego. Staraliśmy się przeanalizować potencjalne konsekwencje tego wydarzenia dla wojen, sąsiedztwa i gospodarki kraju. Podczas analizy scenariusza bez rozbicia dzielnicowego stawialiśmy sobie za cel wykazanie potencjalnych zmian w przebiegu wojen oraz relacjach sąsiedzkich. Widzieliśmy Polskę jako potężne zjednoczone państwo, co wpłynęłoby na jej pozycję w Europie. Rozważaliśmy również, taka sytuacja mogłaby wpłynąć na rozwój gospodarki polskiej. Drugim ważnym elementem opowieści było przedstawienie Płocka jako centralnego punktu tego alternatywnego świata. Katedra i zamet książęcy Płocku pełniłyby rolę w opisie tej alternatywnej historii. Podcast przybliżył słuchaczom rolę Płocka jako centralnego miejsca tej historii. Opowieść ta zapewniła wgląd w możliwe losy Polski i jej stolicy w innym, niezrealizowanym obliczu historii. Zapraszam również do Płocka. Warto. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres dowdawidach.gmail.com.